Witam serdecznie, ja nazywam się Tomasz Chomczyk i zapraszam na trzecią połowę. Franciszek Smuda wraca do Ekstraklasy. Popularny Franc został nowym szkoleniowcem Górnika Łęczna i podjął się misji ratowania klubu przed spadkiem z ligi. Cytując słowa byłego trenera reprezentacji Polski, składamy mu życzenia. Padliny grać nie możemy, musimy przez 90 minut być desperados. Klubowe Mistrzostwa Świata w tym roku są nie tylko areną starć najlepszych ekip z wszystkich kontynentów, ale także pierwszym turniejem, na którym sędziowie mogą korzystać z powtórek wideo. Arbiter Wiktor Kasaj postanowił skorzystać z tej możliwości w półfinałowym spotkaniu między Kashimą Antlers i Atletico Nacional. Mamy jednak nadzieję, że mecze nadal odbywać się będą na stadionach, a nie na ekranach monitorów. Teraz czas na stały element naszego programu, w pełni poświęcony Wam, internautom. Zobaczcie memy, które zachwyciły nas w ostatnich dniach. Tomasz Hajto komentujący skoki narciarskie? Takie jest życzenie użytkowników Twittera, którzy prześcigają się w parodiowaniu słynnych wypowiedzi byłego reprezentanta Polski. Chyba wszyscy chcielibyśmy usłyszeć klasyczne: Kamil, musisz, mocniej pociągnij z kija. W piłce nożnej najważniejsza jest kontrola futbolówki. Jak widać, zawodnicy Southampton mają to bardzo dobrze opanowane. Kontrolować musi się także Sławek Peszko, który już nie może się doczekać pępkowego lewego. W dzisiejszej dogrywce zaglądamy za kulisy sesji zdjęciowej siatkarek RC Khan. Jak widać, panie doskonale prezentują się nie tylko na boisku. To już wszystko w dzisiejszej trzeciej połowie. Tomasz Chomczyk, dziękuję i do zobaczenia.